War Leaders to niezwykle rozbudowany RTS, którego śmiało określić można mianem symulatora II wojny światowej. W grze wcielamy się w historycznego przywódcę jednej z siedmiu największych potęg tamtych czasów i mamy pełne pole do popisu. Możemy na przykład wcielić się w Adolfa Hitlera i zgodnie z faktami historycznymi rozpocząć bestialską napaść na Polskę. Ale równie dobrze możemy zdradzić Mussoliniego, podbić Włochy i udawać, że stoimy po stronie prawa i porządku. Możliwości są praktycznie nieograniczone. Zabawa w War Leaders, podobnie jak w popularnej serii Total War, toczy się na dwóch planszach – strategicznej i taktycznej. Z tą różnicą, że tutaj mamy zdecydowanie więcej opcji. Przede wszystkim musimy pozyskiwać wiele różnorodnych zasobów i zdecydować o ich rozdysponowaniu na rozwój państwa, akcje szpiegowskie, wykradanie technologii, własne badania, konstruowanie prototypowego uzbrojenia, klasycznego sprzętu wojennego, zaciąganie armii, politykę zagraniczną, dławienie wewnętrznej opozycji. Tak, tak, w War Leaders nie jesteśmy krajem, a jego przywódcą. Musimy więc uważać, by ktoś nie podkopał naszej pozycji. Mimo że w grze dużą rolę odgrywa dyplomacja i teoretycznie da się ją wygrać wyłącznie napuszczając na siebie pozostałych, to jednak bardzo często dochodzi do starć militarnych. Toczą się one na specjalnych mapach taktycznych, z niezwykłą dokładnością odwzorowujących historyczne pola bitew oraz bardzo wiarygodnie przedstawiające hipotetyczne obszary zmagań. Innymi słowy, takie, które miałyby miejsce, gdyby historia potoczyła się nieco inaczej. Na przykład, gdyby Francuzi postanowili bronić Paryża do ostatniej kropli krwi. Równie dobrze jak mapy odwzorowano jednostki. Mimo, że jest ich przeszło 350 i występują w różnych wariantach, to te historyczne wyglądają i zachowują się dokładnie tak, jak miało to miejsce w rzeczywistości. Natomiast pojazdy i oddziały będące wynikiem naszych, niehistorycznych posunięć na mapie strategicznej prezentują się wiarygodnie i odpowiadają wyobrażeniom naukowców parających się rozważaniami na temat alternatywnych wersji historii. War Leaders śmiało można określić mianem niesłychanie rozbudowanego Total War'a, toczącego się w czasach II wojny światowej. Przy czym na docenienie zasługuje nie tylko jej rozmach, dopracowanie i rzetelne oddawanie realiów tamtych czasów, ale przede wszystkim niesamowita przyjemność płynąca z zabawy tym tytułem. Co ciekawe, War Leaders bardzo pobudza wyobraźnię i u wielu ludzi wywołuje chęć pogłębiania swojej wiedzy. Twórcy gry zapewne przewidzieli taki stan rzeczy i dołożyli do produktu kompendium wiedzy o II wojnie światowej. Znakomity pomysł!